To jest trudne pytanie, bo ja nie mam ani gatunku, który by determinował to, że ja coś lubię. To są naprawdę randomowe, przypadkowe rzeczy. Teraz, jeżeli sobie przypomnę z ostatnich moich lektur filmowych, to niewątpliwie Amator Kieślowskiego, który, mam wrażenie, nabrał zupełnie nowego znaczenia i kontekstu. I polecam obejrzenie tego filmu po raz kolejny i tak, bo stał się niezwykle aktualny, jeżeli chodzi o to, jak często kierujemy obiektyw kamery na swoją twarz i pod tym kątem.